trwa remont zabytkowego pałacu Dietrichsteinów. Wszystkie prace w tym obiekcie są bardzo trudne ze względu na historyczny charakter, na obecność detali architektonicznych. Wczoraj na placu budowy rozpoczęła się rozbiórka dachu. Dach będzie w całości rozebrany i w miejsce tego dachu obecnego, który mieścił w sobie tylko przestrzeń nieużytkowego poddasza, powstanie nowy dach mansardowy, tak zwany dach łamany, który będzie mieścił w sobie dwie kondygnacje użytkowe. Na pierwszej kondygnacji będą sala audiowizualna, sala wystawowa, będą pomieszczenia biurowe, natomiast druga kondygnacja będzie mieściła w sobie warsztaty muzealne i pomieszczenia techniczne. Koszt prac konserwatorskich, restauratorskich i adaptacyjnych to ponad 13 milionów złotych, z czego 11 milionów złotych stanowi dofinansowanie. Prace mają się zakończyć w przyszłym roku. Od września w co drugą sobotę miesiąca w Wodzisławiu Śląskim będzie organizowany ekobazar. Ekobazar to przede wszystkim oferta produktów spożywczych produkowanych lokalnie, czyli zapraszamy wszystkich producentów z własnych ogrodów, ogródków, działek i wszystkich małych hodowli, które macie Państwo i mamy wszyscy koło domów. Będą to miody, będą wędliny, będą sery, będą również jakieś rękodzielnicze produkty, które są tak naprawdę ciekawe i ekologiczne. Wodzisławski ekobazar będzie organizowany w miesiącach wiosenno-letnio-jesiennych w co drugą sobotę miesiąca, począwszy od 7 września. Układanie posadzki, stawianie sceny, oflagowywanie miasta. Dla organizatorów festiwalu Najcieplejsze miejsce na ziemi to był niezwykle pracowity tydzień. To był intensywny tydzień, ale to były również intensywne w zasadzie kilka miesięcy. Przygotowanie imprezy masowej ma swój rygor i ustawowy, i organizacyjny, i tak po prostu musi trwać, ale robimy to z powodzeniem. Przygotowaliśmy się do imprezy profesjonalnie, bardzo dobrze, od wyłożenia wykładziny na murawie, poprzez rozstawienie barierek, całej niezbędnej infrastruktury związanej z toitojami, z gastronomią, ze sceną przede wszystkim, z nagłośnieniem, z telebimami. Udało się wszystko sprawnie przygotować. No już tak naprawdę jak skończyła się edycja poprzednia, tak siadaliśmy do line-upu, jakby zapisywać to, co jest do poprawy, bo cały czas człowiek się uczy i cały czas chcemy, żeby ten festiwal w naszym mniemaniu był imprezą idealną. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Happy Set, Góral i Tabu. Do dyspozycji gości są dwie sceny, główna koncertowa oraz plażowa scena chillout. Przygotowane jest także pole namiotowe. To jest 16. odsłona festiwalu.